Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Dziełowy i zaczynamy odświeżonego Overwatcha. Bum, halo, halo, wracamy do regularnego nagrywania na tym kanale. Boże, jak ja się cieszę, nareszcie, nie muszę już tańczyć. Mogę tutaj siedzieć i do was mówić po prostu do tej kamery. Bardzo mi tego brakowało i pomimo, że te Overwatche regularnie się pojawiały, to one były tak robione, żeby je robić. A teraz wreszcie mam trochę więcej czasu, żeby na tym się skupić, więc bardzo dziękuję. I bardzo dziękuję, za co ja dziękuję? Dziękuję za to, że już się skończyły te tańce i mogę tutaj być i znowu nawijać. I bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że wrócimy jeszcze bardziej z regularnością. Wróciłem właśnie z tygodniowych wakacji w Holandii, także jestem totalnie naładowany energią. W tym miejscu wielkie brawa dla ekipy z Widmo, która przygotowała tę odświeżoną identyfikację Overwatcha w momencie, kiedy ja leżałem sobie na leżaczku i wsuwałem kiełbaski z grilla. Tutaj brawa dla nich. A tutaj brawa dla mnie za to, że wróciłem. Moi drodzy, nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Angelika Olivia Soja, słyszeliście o tym. No to fajny clickbait, szkoda, że nie bardzo, bo akurat się przyłapałem. No takie rzeczy na grupie tutaj pojawiają się regularnie, ale trzeba to kasować. No i oczywiście miejcie mózg, nie klikajcie jak coś takiego wam wyskakuje, no bo to jest oczywiście fake. To jest Tomek. Tomek niedawno odkrył, że na FB można pisać kolorowe komentarze związane z Harrym Potterem. Tomek jest mądry, bądź jak Tomek. Jezus, to jest 26 czerwca 2017, to będą 2 lata zaraz. Rocznica, a Mateusza nie ma już na grupie. No, trochę szkoda. Nawet nie najgorsze. Jezus, co to mi wyskoczyło. Nawet nie najgorsze. Takie to jest z Roxaną Węgiel, śmieszne nawiązanie. Nie od razu się skuma, bardzo fajnie. Nawet okej. Okay. Dobra, to pytanie do ciebie, Mandzio. Tak, ja to proszę masz. A mianowicie... Dzięki. Bardzo proszę. Mogę zadawać pytanie? Proszę, tak, proszę bardzo. Z iloma dziewczynami byłeś stosunek seksualny i ile z nich było dziewicami? Twoja narzeczona, moja żona. Twoja żona, twoja mama i moja narzeczona, czyli 3. Nie wiem, dziewczyna Janka i Julka jeszcze. Trochę więcej, no. I sam Julek. No. I sam Julek. Bang! Mandziu, dobrze, punkty zaliczone. Gothic niepowstrzymany remix piosenki, ojeju! Jestem ciekaw. Znowu wasz plan padł. Postoję dalej. Na drogach. Ha! Tam na was jak Jack Alligator. Teraz patrz. O, jestem tu wybrańcem nosa. Leci. Punch. A ty padasz jak roka. Więc to tak. Mogę sobie robić co chcę. Sprawdź, czy na bagnach nie jest proste. I patrz, wy się zachowujecie jak owce. Wystać po cichu. Nie zabawić się choć troszkę. Owszem. Przykry to. Przyknę to. Nie, ale rewelacja. Bo mam dość. Potrzeje. Jak kolejni ludzie. Wyglansowanych zbrojach. Myślą tylko o rudzie. Wiecie, słyszę. Tyle krzyku tutaj mamy. Jesteś dziś rozgniewany. Weźmy mikstury mamy. Ty mieszkasz w porcie. I do licha, walisz wielko. Ciągle młotkiem jestem niepowstrzymany. Wiesz, że nie wdamy plan. Pieprze przegrane plany. Bo jestem niezwyciężony. Nie boję się Iwony. Podtrzymujesz ochronę. Bo będzie... Jezu, ale dobre, jak jesteś mistrzem. Marcin, przegenialne. Jaram się opór. Jestem niezwyciężony, nie boję się Iwony. Kozak, sowa. Siema, sowa. Jezus Maria. Odgryzie palec, koniec. Nie tykać. O, zła sowa. Wkurzyła się. Co to się dzieje? Co to już? Ziomek się z sobą bawi? Na jeden kałapek będziemy cię. Mamy 1K, szykuje się, będziesz mu sowę na filmie? W sensie, no pozwolę sobie to usunąć i jakby tu nic się nie dzieje. Hashtag skillsy to jest coś, gdzie powinniśmy jakieś umiejętności pokazywać. Jakby dla mnie... No usunę post, nie będę ciebie usunął z tej grupy. Aczkolwiek, no, nie widzę tutaj nic takiego, co podpada pod hashtag skillsy, więc masz bardzo ładną sobę, Bartku, ale... sorki memorki. Hashtag skillsy. Ale mistrzunio! No i to są hashtag skillsy. Paweł Siwy Siwek. O kurde. Ale jakby się walnął w jaja na przykład, czy coś, to masakra. Ale ninja. Pyk, pyk. Mistrzunio, kozak. Muzyczki jeszcze brakuje tylko, nie? Żeby podłożyć pod to z Naruto. Nabyte w około 1,5 miesiąca. No ej, no to kozak w ogóle. Paweł, szacuneczek. Mega robota. Pajączek, hashtag skillsy. Co mi zrobił z pajączkiem? Co masz za skillsy?
A to już? Na czym te skillsy polegają? Nawet jak myślałem, że coś ten będziesz robił. Więc jakbyś dla mnie to, że też do kasacji to nie nadaje się na kartach skillsy, Kamilu, więc jakby przykro mi, nie chciałbym takiego trendu, że tutaj co, no wstawianie, że mam zwierzaka. No nie o to chodzi w tym hashtagu zupełnie, więc po raz kolejny niestety usuwamy. A Paweł będzie skakał, tutaj mamy nie. z 1,50 m. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest, no kurwa, jest wysoko. Na bolidzie, może z bliska zobaczycie jego stan techniczny. To same siła nochy, nie? No. O kurwa, stan idea. Ej, chuj z kierownicą, dawaj. Nie, kurwa, kurwa, rzeczywiście! Kiedy nie masz znajomych i musisz grać sobie postacie. O nie, to jest nawet celne. Ale no takie w trendzie i nawet można się było uśmiechnąć. Bardzo spoko. Co to jest? Autorskie hashtag skillsy Dolina Hajsowników. O wow, gierka kolejna. Tadek Impera. Monte. I play. Zawodowo Games Studio prezentuje. O, Andrzej. O, hajsowniki zombie chyba, tak? Ale dobre. Pociągi. Kto to był? Jakiś uśmieszek, nie wiadomo kto to. Dolina Hajsowników jest w lipcu. O, czekanko. Totalnie czekamy na premierę. Ja bym sobie pograł opór. Widziałem, jest tak dobre. Bum! Rzeczywiście! Ała! Jeszcze raz. O kurwa, rzeczywiście! Rewelacja! Coś pięknego. Ale zjadłem sobie tego loda. Mandziu, ty chcesz zjeść swojego loda? Lody. Nie, a co? O nie, Mandziu. Nie, ale głupie. Durny jak kilo gwoździ. Ale mnie śmieszy XD. Mnie też śmieszy. Coś w tym jest. Kurwa, rowerek pierwsza klasa, oponki, kurwa, jeszcze zimowy, kierownica wykrzywiona w trzy pizdy, tarcze hamulcowe jak talala, kurwa. Kurwa, elegancko. No i pan Paweł oczywiście, kurwa. Kurwa, wypierdolone. Chuj z kierownicą, dawaj. O nie, to jest ta sama rampa. To już się kameruje. To cięcie. Co za typy. Boże, bardzo dobrze zrobione. Może nie odzorowane idealnie, ale coś tam wyszło. Ale dobre, dobre, mi się podobało. Paweł jumper alfabetycznie. Aż będzie bliska bolida. Bolidzie. Chuj, co? Dawaj. Dobra, dzwońcie. Ten idealny. Jedziemy. Jest. Kameruję. Kierownicą. Kurwa. Lakierek mamy. Manie. Nawet może na dnie. Nie, no pewno. Nowy. O, pan państwa. Paweł. 50. Paweł. Pytajcie. Rzeczywiście. Same się dęsę. Krzyk skakał. Stan sprzedaż, szybkie Shimanochy techniczne. Tutaj wysoko. Co to są Shimanochy, przepraszam? Zajebisty, zobaczycie jak. Co to są Shimanochy? Pozdrow wszystkim hajsom i hajsowniczkom. Legendarnej ballada Counter-Strike'owa. Drogi wysoki sądzie. To była tylko gra. Co prawda byłem terrorystą, ale na dedas dwa. Ale te bomby i granaty to były tylko w grze. Bo jedni
wolą spać, a inni chać po parkach, a my wolimy grać po nocach w Counter-Strike'a. Bardzo ładne, bardzo ładne, Michał. Kozak, nostalgia. Kiedy cały czas rozmawiasz na lekcji, opierdol sobie twój kolega z ławki. To dobre, i Mandziula taki zawstydzony, ale uśmiechnięty. Dziękuję wam za fajne memy. Tobie nie. A dlaczego? Pan Paweł, ziomeczki, co jest? Raz, dwa, trzy. A widzę, że już się przejadł, już jesteśmy teraz w kontrtrendzie do pana Pawła, że teraz pan Paweł jest trochę passé. Kiedy jesteś niewidoma i ktoś ci powie do zobaczenia. O nie, a wiecie, że ja tak miałem kilka razy właśnie, jak mówiłem do Asi i potem się reflektowałem minutę później, że ej, użyłem sformułowania, przez które na przykład jej mogłoby się zrobić przykro, czy coś takiego, że na przykład właśnie powiedziałem, że dobra, do zobaczenia, albo właśnie gdzieś rzucam, będąc obok niej, do kogoś innego mówię, że ej, patrzcie na to, zobaczcie to, bo to jest tak naturalne, że tak mówimy do innych ludzi i tak się, kurczę, zastanawiam na przykład, czy ona ma to przepracowane w głowie, że już ma luz z tym, bo wie, że wszyscy tak mówią, czy na przykład to jest tak, że faktycznie się tym przyjmuje. Znaczy wydaje mi się taką osobą, która ma już luz z tym, nie, ale nigdy nie wiadomo, zawsze to jest tak, kurczę, to jest takie... No trudny temat to jest taki, ale tak zazwyczaj jak rozmawiałem z osobami niepełnosprawnymi, to miałem takie wrażenie, że oni lub one, tak, ale jakby te osoby nie chcą być traktowane jak jajko, tak, żeby właśnie ludzie nie bali się przy nich normalnie mówić, tylko czuli się swobodnie, bo wtedy jak ludzie się tak stresują i zaczynają uważać, to jakby wtedy ci ludzie czują się źle, nie? I mam, u mnie w biurze pracuje Rafał z kanału Życie na Wózku, działamy tam sobie razem i on normalnie mówi, że chodźmy, idziemy, czy coś, pomimo, że jest na wózku. I nawet go pytałem kiedyś, a to jakby nie jest tak ci dziwnie, że jak mówimy idziemy, a ty jedziesz? Mówi nie, zajebiście, bo jakby czuję się swobodnie, jakby przez dużą część mojego życia normalnie chodziłem i też mi to weszło w język i też tak mówię. Więc tak, po co to powiedziałem? No nie wiem, bo to ciekawe przemyślenie. A dajcie znać, co wy sądzicie. Kiedy nauczycielka czyta listę obecności, a w klasie jest jakiś Paweł, gimnazjaliści, hehe, bo wiecie, no i pan Paweł, tak, i brainlety. Cudowne to jest. Uwielbiam te ludki, ten tutaj z tym muszkiem zawiązanym, ten tutaj wcięta głowa. Idealne. Ja wrzucam kreatywnego mema, ale reakcję wbija przeruchany pan Paweł. Nadal ja. I mordka. Bardzo dobre. Linki Park. Linkin Park. Linki in Park. Linkin Park in Park. Linki in Linkin Park. Linkin Park in Linki. Linki in Linkin Park in Park. Na końcu jest Linki in Linkin Park in Park in Linki. Jezus Maria. Polsat dzięki Gimperowi zarobił fortunę. I to jest fakt. Wiesz, przerobiony z tego pił Diego. O nie, co oni zrobili z Mariuszem? Mariusz, ratunku, co się dzieje? Hashtag skillsy, a że równiutko za 5 dyszek zatankowany. No tak się zdarza, ziomeczku. 26 maja 2017, witam serdecznie. Proszę zalekować tego poza, żeby widzieć ogłoszenie administratora w przyszłości. 94 tysiące, jeszcze kwiatki wtedy były, pamiętacie kwiatki? Ludzie cały czas to lajkują z jakiegoś powodu, chociaż już nie korzystam z tego konta w ogóle dawno. No ale nic, wesoło. Kinga narysowała kultowa scena gry o tron w hajsowniczej wersji. A to jest wielki bilon zrobiony na smoka i co? Ja jako Jon Snow, bardzo ładne. Kiedy jedyne co umiesz, to posiadanie zwierzaka. Tak, 100%, to jest bardzo dobry komentarz do tego, co się wydarzyło na tych hashtag skills. NASA? Masa. Bardzo dobre, Felipe Massa na przykład mógłby być. It's time to stop. Tak, zgadzam się, że już jest trochę tego Pawła, kurczę, dużo, no. To już taki ostatni odcinek z nim powinien być. Już będziemy z moderacją teraz usuwać. 7 metrów pod ziemią, 1,5 metra nad ziemią. Ale to jest, to że on jest taki stop, a potem... ucieszany, to mi się podoba bardzo. Bardzo ładne, upgrade, fuck go back. Tak, 100%, Czuks łysy. Czuks jakby zabrał fryzurę absolutnie każdemu youtuberowi świata, ja go nawet szanuję za to. Polacy kradną rowery w Holandii i sprzedają je w internecie. Komuś rower, tak, z Amsterdamu wrzuciłem. Ej, ale serio, tam jest tyle rowerów. Ja cię kręcę, opór. Opór, jest tak mega dużo tych rowerów. Tam wszędzie, wszędzie, to tam rowery mają większe prawa niż ludzie. Masakra. Złamanie kończyn i wstrząśnienie mózgu. Bugajcie z wszechmogący, pan Paweł. No to prawda, Kolosy mógł krzywdę zrobić, taką mega, mega, mega oporową krzywdę. Ale Bóg ojciec wszechmogący czuwał. Szacunek. Press F to pay respect. Hoho, kurczę, stan idealny, dobrze, kolor nowy, świeży, malowany i zawsze pan Paweł, noż jasna cholera. No i zaczynamy przedsięwzięcie, rozpoczynaj akrobację, Marianie. Rozpoczynaj akrobację, to już się uwiecznia na taśmie. Hejże, chyba z kierownicą coś nie tak, a niech ją dunder świśnie, rozpoczynaj. Nawet nie najgorsze. Polsat, Asia wygrała z Gimperem w tańcu z gwiazdami większością głosów. Też Polsat. Większość maturzystów, 49%, będzie poprawiać matematykę. Tak było, no co mam powiedzieć. Hajsy czekające na godzinny Overwatch. No, tak się czasem zdarza, ale to słuchajcie, zróbmy tak. Następnego Overwatcha, tego za tydzień przyszły, spróbujemy zrobić jak najdłuższego, ale też potrzebujemy dużo więcej memów. Ja mam taki problem, że teraz na przykład jak nagrywam, przejrzałem już absolutnie większość memów, które są na grupie i... Mógłbym poprzednio oglądać,
Albo możemy sobie zrobić też takiego throwbackowego Overwatcha, że na przykład rzeczy... A bo jak wpiszę 2017, to wyszukamy rzeczy z 2017. O wow, totalnie coś jest, jakieś starocie takie mi wykrywa. Możemy zrobić Overwatcha też ze starych memów. Dobra, ale spróbujcie, słuchajcie, jak najwięcej fajnych, kreatywnych rzeczy. Też nie na siłę, ale jeżeli coś wam wpadnie, to wrzucajcie w tym tygodniu. To spróbujemy w przyszłą sobotę zrobić jak najdłuższego, alright? W 2017 na przykład były takie przeróbki, nie wiem co to. Jezu, jeszcze to światło w okularach. Nie umiem światła w ogóle ustawiać, nic. Taki kurczy dziwny był ten obraz. Jezu, odrodzenie hejsownicy. Znajdź oszusta. A to twój pierwszy post. A teraz jesteś hejsownikiem. Jaro. Post. Na podstawie prawdziwej historii. Jajcarze. Cisza nocna. 6 razy więcej banów. Hej, są nic Gimfera. Ojej, jeszcze ta stronka była. Z kiepem z jajkiem. Ta, bo to była taka faza z tymi jajkami w pewnym momencie. Nie. Boo, if you come with me, you'll float too. 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 Jezus Maria. Śmieszne. Jak chcecie długiego Overwatcha, to wiecie co robić. A póki co dziękuję wam... Ale krak wójt. A póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki naszego Overwatcha. Trzymajcie się ciepło! Cześć!